Ja w podobnym temacie. Biegam sobie codziennie i któregoś razu biegnę i mam w głowie słowa: już widzę stąd dom. Biegłam długą ulicą i pomyślałam sobie: Duchu Święty, ja nie widzę stąd domu. Pomyślałam o swoim fizycznym domu oczywiście, a Duch Święty przypomniał mi kolejne słowa tej piosenki, że to przez wiarę. Biegniemy tutaj przez wiarę. I przypomniała mi się historia. Kiedyś korespondowałam z człowiekiem, który jest naszym bratem w Chrystusie, już jest u Pana. On siedział w więzieniu, narodził się na nowo w więzieniu. I w tymże więzieniu, z tego więzienia przysyłał mi listy. Pisał jak Paweł: umiłowana siostro w Chrystusie. Pisał takim językiem jak Paweł. Widział Kościół potężnym. Widział swojego brata czy siostrę w potężny sposób. I ten człowiek w pewnym momencie zachorował na raka. I został przeniesiony z więzienia do szpitala onkologicznego. I tam miał wielką przychylność. Zaczął chodzić po zborach tutaj w Warszawie i usługiwać tam, gdzie mu dali usłużyć. I on zderzył się z prawdziwym, tak zwanym prawdziwym, czyli fizycznym obrazem Kościoła. I powstała w nim taka wyrwa, dysonans. Do tamtej pory on myślał, że Kościół jest wielki, potężny. Właśnie zwracał się w szczery, prawdziwy sposób: umiłowana siostro, umiłowane bracie. Ale zobaczył coś innego i skoncentrował się na tym czymś innym. I przestał widzieć dom. Przestał widzieć dom. Ja wiem, że przez to, że powstała w nim taka wyrwa, że powstał w nim jakaś przestrzeń goryczy, on nie był w stanie przyjąć też uzdrowienia. I rozważałam sobie to, i to była sobota. I w pewnym momencie, wiecie, ktoś od nas pożyczył pieniądze i ja pomyślałam w ogóle o tym, czy ci ludzie w ogóle pamiętają o tym. I powstał we mnie w ogóle taka myśl, jakiś brak powstał we mnie. I powstało we mnie podważenie intencji moich braci w Chrystusie. I ja tego nie zauważyłam, ale poszłam w niedzielę na nabożeństwo i po nabożeństwie ta osoba podeszła do mnie i mówi: a w ogóle to przepraszam, że nie oddajemy ci jeszcze tych pieniędzy. Mamy plan, oddamy. I wiecie co? To było jak rozżarzony węgiel na moje serce. Bo to mnie skonfrontowało z tym, że przeniosłam swój wzrok z domu, prawdziwego domu, z Chrystusa, którego nie znam według ciała, na cielesność. Po prostu przez chwilę wtedy, kiedy podważyłam intencje tej osoby, kiedy poczułam brak, to wtedy poczułam brak wdzięczności. To wtedy byłam gotowa ocenić, bo nie widziałam domu. Nie widziałam tego domu. I kiedy ta osoba podeszła, po prostu kiedy nastąpiła konfrontacja, ja zobaczyłam serce i zdecydowałam w ogóle, że nie decyduję się, tak jak Iza, patrzeć na Chrystusa w ciele, w cielesny sposób. Ja nie chcę znać nikogo z nas według ciała. Nie chcę, żeby we mnie narastała jakaś gorycz. Amen.